Upragnione wakacje już trwają, każdy snuje plany i organizuje wakacyjne podróże. Oczywiście mam plany, żeby się dobrze bawić, fajnie spędzić czas i odpocząć na pewno. Za niedługo wyjeżdżam na kolonie nad morze, więc będzie może fajnie. Pojadę sobie nad morze z mamą, rodzicami. W góry na przykład pojechać. Ja jadę nad morze i nad wodę. A dlaczego tam? Tu w góry, tu nad morze? Ja tu lubię chodzić po górach bardzo. Zainteresowanie. Ja każdego roku jeżdżę nad morze i naprawdę podoba mi się tam. Do kalendarza imprez powracają koncerty, eventy integracyjne, edukacyjne, kulturalne spotkania, festyny czy pikniki. Na to czekali wszyscy. Każdy o tym mówi, także brakowało uśmiechu, brakowało ruchu, brakowało towarzystwa. Po miesiącach zdalnej nauki i społecznej izolacji uczniowie doczekali się wakacji bez silnych restrykcji. Dzięki złagodzeniu obostrzeń dzieci i młodzież mogą korzystać z wielu wakacyjnych propozycji. No i sobie odpoczywam tutaj. No i fajnie się tutaj spędza czas. A tutaj już usłyszałam, że są dmuchańcy, to ja przyszedłem po prostu, żeby się chwilę, fajnie się pobawić przez chwilę. Fajne są te sceny, a najbardziej podobają mi się atrakcje. Atrakcji nie brakowało podczas czwartkowego festynu organizowanego przez Ćmielowski Dom Kultury. Mamy wakacje z Domem Kultury, które rozpoczęły się tak de facto naprawdę już 3 lipca w sobotę, ale ze względu na pogodę, która uniemożliwiła nam realizację właśnie tych naszych działań sobotnich, postanowiliśmy troszeczkę zrehabilitować dzieciom tą pogodę sobotnią i część atrakcji właśnie poprzenosić na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy przygotowane dla dzieciaczków animacje, będzie koło fortuny, zabawy z chustą klanzy, wyścigi, konkursy, zabawy, będą tańce, wygibańce, będzie zjeżdżalnia dmuchana, go-karty. No i każdy, tutaj zapraszamy wszystkich z poczuciem humoru, z uśmiechem i bawimy się. Pracownicy Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie na wakacje 2021 przygotowali szereg wydarzeń i przedsięwzięć zarówno dla tych małych, jak i dużych mieszkańców. Teraz mamy wakacje z Domem Kultury, za tydzień mamy koncert Relax z saksofonem, gdzie będzie występ pana Marcina Walasa. W sierpniu szykuje się jak zawsze co roku, zresztą w tamtym roku nie było, ale już w tym roku mam nadzieję, że będzie i do tego jarmarku ćmielowskiego dojdzie 15 sierpnia. A kolejne wydarzenie to będą dożynki. W wakacje należy odpoczywać, korzystać ze słonecznych dni, warto spędzić je aktywnie i kreatywnie. Nie można oczywiście zapominać o tym, co najważniejsze, czyli o bezpieczeństwie.